A ty byś od razu swapował wszystko, no. Teraz się zagotował, nie? Z drugiej strony też jest okrągła. Widzę właśnie, że ma porządny płyn. Już dziś pobierz aplikację Born to Ride i ciesz się dostępem do tras. Born to Ride pozwoli ci skontaktować się ze znajomymi i ustawić się w dowolnym miejscu na wspólne zwiedzanie lub weekendową przygodę. Zostań panem swojej przygody właśnie teraz! Mówię, że za chwilę ktoś wyjdzie mu wjebie, że właśnie mu po sesji, bro. Piękny dom, ale zaniedbany. Nie, nie wejdzie. Wejdzie. Ludzie poodgradzani w lewo, w prawo. Zostanie w pierdol i będzie miał tyle kurwa z tej przejażdżki. Zamiast zrobić atrakcję z tego, to wszystko zapomniane, gnije. Bez sensu. Połaci komuś po chałupie. Na końcu się okaże, że pomylił adresy. W tym domu mieszkał najlepszy pilot I wojny światowej, Czerwony Baron. Urodził się 2 maja 1892 roku. Zginął podczas lotu bojowego 21 kwietnia 1918 roku. Manfred von Richthofen. Above the blood and mud of the battlefields, there was another war going on. A war for superiority in the air between the daredevils of the sky, known as the Aces. Among them, one man and his plane stand out. The Red Baron. I'm a machine and nothing in between. A flying circus and a man from Prussia. Sky and the plane is my command's domain. The west is frozen all the way to Russia.
Manfred von Richthofen. Piękna tablica pamiątkowa. Piękna. Był piękny dom. Tak! Lwy. Ja mówię, że tutaj ten rotnik tu mieszkał, nie? Dobry. Tak. Jest tu jakieś muzeum? Jakieś muzeum? Nie. Nie ma? Dawaj sobie. Tam byłem już. No, ładny dom. Wszystko oryginał, zobaczcie. Oryginalne okna, oryginalne rolety. Się otwiera chyba. Czad. I dobra muza leci, YouTube. People. Jedziemy. Ale ma śmieszne te kółeczka, nie? Mówię, że masz śmieszne te kółeczka. Zajebiste, mam. Zobaczcie, kurwa, to jest opona od kombajna. Chyba takie będą. Zajebiste. Ej, gaz! Gaz! A ty toniesz od razu. Są sportowe koła, nie kurwa. No. Ty, a do gokarda, komu? Dziecku jakiemuś odkręciłeś? I tak małe kółka traci na prędkości. Aha. I robi kurwa serią coś się. I jedziemy, bo ja Darkowi chcę film pokazać. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, oto ona. Oto ona, replika samolotu Czerwonego Barona. Tak, jeden do jednego. Na takim czymś latali kiedyś. Ja bym bał się w to wsiąść, a co dopiero walczyć tym, jak oni... Replika samolotu Fokker Manfreda Richthofena, zwanego Czerwonym Baronem. Widziałeś? Rusz śmigłem. Nieźle, nie? Nieźle, to jest chłopie upalone. Czymś latał, widzisz. Manfred. Nie, ja tak sobie myślę, gdzie to śmigło? Z daleka nie widać. No. Strzony. Tak, śmigło drewniane i strzelał przez śmigło, nie? Miał dwa karabiny. Jak na górze. Przez, kurwa, przez śmigło. No przez śmigło, widzisz. Był mechanizm taki, który regulował... Co, śmigło zatrzymywał? Nie, nie śmigło zatrzymywał, tylko w pewnym momencie, tak jak na wałku rozrządu masz, tak? Krzywkę. A strzelał, jak było wolno. Tak, i wtedy strzelał, jak śmigło było, wiesz... Mniej więcej... No to przestrzelił się śmigło. Mniej więcej, jak śmigło było tak. Czyli? To on dopiero strzelał, tak? Czyli jeden obrót, minimum jeden strzał, tak? Ale to chyba nie było chyba, co? Nie, nie, bo takie tu, wiesz, tak jak śmigło chodziło, nie? Tak jak R6, wiesz, tu robi, nie? No jest super, co? Silnik gwieździsty. Co, i ten świecę, kurwa, zamiast kabla, taki grubo? Chyba 8 cylindrów, o ile się nie mylę. No ale to są, to kurwa, to są od tego. No opony, takie mieli kiedyś opony, nie? Za czasów Kargula, ten... No i samolot był... A mechanik szukał kumu na przykład. I samolot... Powiedz mi, jak ci się podoba wycieczka do Świdnicy? Super. Byku. Super, jest poza tym, że on kurwa opalony jest. Jest w koszulce na rękach. Nie moja wina, że tak się ubrałeś, jak... Nie powiem co, jak rowerzysta. Mogłeś jeszcze u rajtuzy ubrać, wiesz? Czekaj, bo oglądam kłada. Generalnie, no kłada ogląda. Zobaczcie, pokolenie smartfonów, jeden i drugi. Nie, no bo im przesłuchać.
popatrzcie, siedzą w parku. Poczekaj, wytłumacz. Siedzą w parku. Poczekaj, kolega. Mają replikę piękną. Mają kawał historii kolega, przed sobą. A oni oglądają kłady. No ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Takie pokolenie, taki świat, taka młodzież dzisiejsza. Taka młodzież, zobaczcie jaka ta młodzież jest. O, to jest coś okropnego po prostu. Uciekaj. Idę polatać. Idę polatać. Idę, trochę historii. Pokażę wam trochę historii. Chciałem. Tak ładnie. A wiesz czemu czerwony, nie? No specjalnie to przemalował. No, bo jest szybki. Nie. On specjalnie przemalował, bo chodziło o to, żeby ludzie widzieli od razu, że to on i jego eskadra. Darek, będziesz klepał dzisiaj w garażu takie coś? Będziesz klepał takie coś w garażu? Ja nie. Ale bez swapa to zrobić? A ty byś od razu swapował wszystko, no. A i karusa zeswapuj sobie, kuźwa. Będzie lepiej. Bym tu Macieja dziewiątkę stawili? Krzysiek! Grząści? Zależy gdzie nas na obiad zabierzesz. Bo ty chcesz McDonalda, tak? No. No to ja ci wezmę ten pakiet. Abrakadabra. A jak będzie gdzieś stacja, trzeba wjechać, ja bym się musiał zatankować. Ty, no zajebiste to jest. Ty, weź próbuj, przetnij. Co? Co ty, nie ruszysz? Ale zobacz jaka kula, wiesz. Zrób taką kulę, ty. Bajka. Z drugiej strony też jest okrągła. Chodź, fajne zdjęcie będzie. Nagrywa? Moje nie. A moje? Tak. No dobra, to też twoje nagrywa. Nie? Ale to bliżej. No. Zrobimy sobie wiesz. Fotkę. Ale fajna jest, nie? Jo. Dawaj, pozę. Jo. Darek ma. Darek. No stoicie jak pizdy, no. Ale mega jest kula, nie? No. Darek, ja ją usmażysz. Dawaj, zrobię ci fotę, no. Dupą się obcyj. Nie złapiesz tego. Nie? Nie złapiesz, kurwa. Śmiechnij się, ty. Ja się śmieję cały czas, że. Nie widzę. Chodźcie, będzie w kuli fajnie widać. Darek, chodź. Co? W kuli będzie nas widać. No właśnie tak słońce będzie odbijać, wiesz? Do kamery. Tu będzie lepiej.
Czekamy chwilę. To może na stację pojedziemy, czy zim... Czemu tak, kurwa? To zagotował się? Teraz widzę, tak? Zagotował się. Swapy. Swapy. Nieść! Wiesz, ja jak go odpalę, to dopiero wentylator będzie się spadzać. Ale to fajne smarowanie łańcucha masz teraz, wiesz? Jak zapierdzi, jak szczelnika, nie? Idzie jak szczelnika. Ale na Białym Morzu jeździł, ładowałem i nic. A chodzi wentylator? No chodzi, ale jak to jego chodzi, nie wiesz, jego. Ale odpal go i zobacz, jak chodzi wentylator. Nie było tak gorąco. Tak. Ten przecież teraz jest chłodniej niż jak jechaliśmy rano, tak? Jak dopiero z tego odpala chodzi. Chodzi. Już nie leci. Ale on ma swoje życie, ten wentylator, no, zobacz. Naprawdę, on taki jest. Zobacz. No. On taki jest. Więc mówię, on może kurwa ten. Czy przytarł kurwa gdzieś z tego zagotował. W jednym momencie miałem po 160. To ja tyle jechałem? Chciałeś jechać. Aż tyle... Jechałeś połowę tego. Nie wiedziałem, że aż tyle jechałem. Nie nagrywałem. Co się stało? Swap się popsuł? Nie. Co mnie popsuło? Ojej. A czemu on ma zieloną krew? Ma porządny płyn. Widzę właśnie, że ma porządny płyn. Widzisz, Darek, ten płyn porządny? To jest do plus 200. Tak, to jest plus 200, nie? Czy plus 300? Krzysio? 300 plus. 300 plus? Ja się uparzyłem w palec. Ja nie wiem, czy ten kabel, co jest z tamtej strony, nie wszedł wentylator, mi nie zatrzymał wentylatora. Ty, on to pije. On taki luźny jest, nie? No. Ty, czekaj. A co ty masz w tej butelce? Krzysiek? Ty wodzisz ze sobą płyn? Nie. No widzisz? Aha. Co? No ten kabel wlastał, nie zatrzymał. Mogło tak być teraz, zobacz. No on jest luźny, no wlazł i zatrzymał, mówię. No to weź tą kostkę przełóż. Weź opowieść tak, jak była na tym. Czemu weź tak trytytkę daj. Nie, powiedz go trytytkę na... daj trytkę i tylko tutaj. No, i on kurwa wlazł i zatrzymał wentylator. Wiele kurwa jebane. Mówię, no bo przecież zmierałem. Mamy żeby, diagnozę. Żeby on się kurwa... I to nie jest usterka. A co to jest? Usterka? To się nie zepsuło. Ty, Daro, zobacz, Daro. To nie jest usterka. To nie jest usterka, tak? Nie, ale nie, to nie jest ty, usterka. Ty kurwa mi cały dzień się chodził wokół kłada i czotał kurwa, żeby się coś zjebało. To no, nie, ja wiem jak się nie stało. Nie, to nie, nie jest usterka, nie. On tam kurwa łaził, no, i ten kabel wyciągnął, sam wstawił. Ty dzisiaj mówiłeś, że za dużo płynu rano wlałeś. Temu wyleciało. Nie, on wziął i kurwa ten kabel sam wstawił. Idę. Idź. A ja będę nagrywał. Go! Nie, to nie jest awaria, to nie usterka nawet. Ojej. Idzie emigrant. Imigrant chyba. Z jakiego kraju, kolego, idziesz? I kuda, ha? Kuda? Sotniku ty. Dawaj mi tu. Dziękuję. Gazowana jest. Ile już masz za nie gazowana. A co ty kupiłeś? Pokaż. Co to za płyn? Minus 35. Ty, ale ten jest czerwony. To co? A ty masz zielony. To co? No mieszać możesz. No to będzie pomarańczowy. Brynowy. Jak twoja koszulka. Ta, pudrowy róż. Lila róż. Patrz. Dobra, a powiedz mi, ty trociny masz ze sobą, żeby to zalać wszystko później, zasypać? Musi straż wezwać. Ale on nie wyjebał, wyjebał trochę wody. A po co ty 2 litry kupiłeś? No mówię, wiem kurwa ile będzie. Krzysio. Co ty byś bez nas zrobił? Do wody nie mogłeś dolać? Nie. Czemu? Do Raptora sobie wody dolewam. Dolewam jak trzeba, no co? Ale zobacz, on ma amory też w takim kolorze, zobacz. Widzisz? Ty zobacz kurde, no. Identico. Kosz? Nie ma kosza, nie do plecaka. Plecaka. Naprawione. Słyszę monotonię. Możemy jechać dalej. Kurwa, kabele nie wiedzą, to by tego nie było. Co? No bo trzeba dbać o takie rzeczy, no co ty myślisz, no. Odpal go, zobaczymy, czy z tyłu też się zrobi pudrowy róż. Ej, ale ten... Co? Ty zobacz, jak on się świeci. Z kremu nasmarowałeś. Nie no, może odetnę tą trytkę, bo zaraz ta trytka wejdzie mi, kurwa. A co, nie masz noża? Teraz będzie wyglądał, jak przygotował. Jakby się palił.
Policja drogowa, bo trzeba zbierała jakieś dokumenty, tożsamość od pana poprosimy. Panowie razem jedziecie?